Witam w kolejnej grze na kanale. Symulator mechanika motocyklowego 2021. Więc będziecie mieli wysyp symulatorów przez chwilę na kanale, więc mam nadzieję, że się będzie podobać. Zaczynamy nową grę. Nazwa profilu. Wiadomo jak. Chcesz rozegrać samouczek? No ja bym rozegrał, bo żadnego nigdy mechanika nie grałem. Więc sprawdźmy, z czym to się je. I w ogóle zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Wow! Hej, zacznij od wzięcia pierwszego zlecenia. Naciśnij tab, aby włączyć tablet. To jest twój tablet, który zawiera przydatne do ciebie aplikacje. Wybierz aplikację wiadomości, aby zaakceptować pierwsze zlecenie. Maliniak małpa p2c.com. Wymień przednią oponę, dolej oleju do silnika. Dobrze. Nie powinno być to trudne w motocyklu. Wciśnij escape lub tab, aby wyjść z tabletu, a następnie podejść do motocykla. Hello! Łocie, panie, jaki... O Jezu, jaka fura. Przednie koło. Wymień przednią oponę. O Jezu, ile tu jest tego... Widzicie to? Trzeba szukać zielonych, nie? Najpierw ściągamy to. Nie wiem, co to jest. Przedni zacisk hamulcowy teraz trzeba ściągnąć. Przedni klocek hamulcowy. Co teraz? Przedni błotnik. Dobra. No to nie jest takie łatwe, jak się wydaje, nie? Nie ma, pyk, pyk i zrób. Trzeba wszystko, lewa laga widelce. Prawa laga nie. Mogę sobie przejść na drugą stronę? A mogę. Przedni docisk. Jakie długie śruby. Wow. Chyba będzie jeszcze trochę trzeba przyciszyć, bo to takie kręcenie to trochę jest głośne. Czekajcie, opcje. Audio. No weźmy tak. Nie, no bez przesady. No na 14. Chociaż muzyka może być głośniej, bo... Żeby tak sobie w tle leciała, nie? Żeby nie było tak smętnie i nudno. Więc muzyczka może być. Dobra, gdzie ja skończyłem? Tutaj. A, i od nowa muszę wszystko ukręcić, dobra. Pyk, pyk, pyk. Odkręcamy. I zaraz motocykl będzie gotowy. Znaczy... No może nie aż tak do końca gotowy. Bo jeszcze dużo przed nami. Przednia oś. Przedni klocek hamulcowy. A tam coś blokuje z drugiej strony. Lewy przedni docisk, to też trzeba odkręcić. No, dużo tego do odkręcania, nie? Właśnie, przecież mogę sobie tak zrobić, o. Dobra, to ściągamy i teraz całe koło ściągamy, no i dobra. Dobra, Ropada, użyj zamieniarki opon, naciśnij escape, aby zakończyć pracę. Jeszcze bym efekty trochę ściszył. Dobra, na dyszkę dajmy. I co? Zamieniarka opon, to jest to? To jest to. Zamontuj koło. To jest jedna z dostępnych maszyn w twoim garażu. By je użyć, naciśnij prawy, gdy jest podświetlone i wybierz dostępną opcję. W tym wypadku będzie to rozmontuj koło. Okej. Okay. Nice. Gdy proces rozmontowania się zakończy, naciśnij prawy i wybierz zdejmij koło. Dobra. Pierwsza faza zadania jest za tobą. Otwórz aplikację sklepu i kup nową oponę. Naciśnij tab. Nowa opona.
Bierz Urban Night Choppers. Okej, to jest Urban Night Choppers i to jest Hawk. I trzeba koła. Przednia opona. Klasyczna przednia opona, $175. Kupione. Podejdź ponownie do zamieniarki opon, wybierz naciśnij i zamontuj koło. Wybierz zamontowaną wcześniej felgę, a następnie zakupioną oponę. Ok. No tak, bo przecież felga zostaje. No to jest... Ale patrzcie, kto się fajnie robi. Pstryk i pyk. No i teraz potrzebujesz wyważarki do kół. Użyj tabletu poprzez tab i wciśnij aplikację sklepu z zaopatrzeniem. O Jezus. Wybierz kategorię urządzenia, a potem maszynę wyważarkę. Kup. Naciśnij następnie magazyn z dostępnych opcji. Teraz kliknij na wyważarkę, po czym naciśnij postaw. Postaw. O kurde, duże to. Dobra, to chyba będzie spoko. Naciśnij A i weź balansuj koło. Kurde, dużo tego tutaj. Wow. Strasznie to jest rozbudowane. Dobra, niech się zrobi. Zdejmujemy. Super, podejdź tu z powrotem do tego i wymień. Wymontować części musisz być w trybie montażu. Super, załóż teraz nowe przednie koło. Ocie, panie. Teraz trzeba wszystko pozakładać. A mogę tego jakoś robić szybciej? Nie, nie mogę. No dobra. Trzeba wszystko pozakładać teraz. No spoko jest, nie? Takie relaksujące. Muzyczka se leci. Dokręcamy tutaj. To jest wszystko? Nie no, jeszcze nie wszystko. Przedni błotnik. Wszystko fajnie, spoko, nie? Muzyczka taka fajna, relaksująca. Jezu, jakie te śruby są długie, nie? Nie wiem, czy już tu mówiłem, ale chyba tak. No masakra, ile tu jest części, żeby jedno koło trzymać, nie? Co tam jeszcze? Coś jeszcze? Dobrze, ale zapomniałeś zamontować niektóre części po lewej stronie. Wiem, spokojnie. Ja się muszę tu odnaleźć powolutku. Wspaniale, teraz możesz dolać oleju do silnika, by zakończyć drugie zadanie. W zleceniu zmień swój obecny tryb pracy, naciskając ten i wybierz tryb serwis. Chwila, ja jeszcze ściszę te efekty, bo one są serio głośne. I muzyczkę tak. O. Czekaj, co? Wspaniale, teraz możesz dodać oleju do silnika, by zakończyć drugie zadanie w zleceniu. Zmień swój obecny tryb pracy, naciskając pędź i wybierz tryb serwis. Co? Co znaczy tryb serwis? A. Montaż. Konwersacja motocykla. A teraz znajdź nakrętkę od oleju. Przytrzymaj na niej, by zacząć proces wlewania oleju. No dobra, to olej będzie tutaj, nie? Gdzieś.
się wlewało. O tutaj. O właśnie tutaj. Coś tam wiem. Wspaniale, przytrzymaj kanister, by nalewać, aż ikona będzie wypełniać się, kiedy zakończysz swoje zadanie, dobra. No i super. Dobra robota, jeśli motocykl jest w pełni zamontowany, możesz wybrać się nim na przejażdżkę. Otwórz tablet, aplikacja mapy. Kurde, mogę się przejechać. Wybierz tor testowy. Mogę pojeździć, kurde, motocyklem. Wow. No to przygotujcie się na kolejny wylew, jak w kontrabandzie. Ten motocykl nie wyjdzie z tego cało. Gwarantuję to wam. No dawaj. To będzie masakra, nie? Ja już się boję o własne życie. Nigdy motocyklem nawet w grach nie jeździłem. Łocie, panie! Patrzysz obecnie na twój plac zabaw jazdy. Tutaj możesz... Wow! Wow! Panie! Panie! Bo coś się zjebało. Dobra. Przełącz kamerę. Dobra, nie ma innych. Zapierdzielamy! Hamujemy. Proszę państwa, roszak na torze ja... Co to tak? O Boże! Zgwałciło mnie. Tylny hamulec, steruj. A, bo mogę tak, dobra. To będę robił drifty. Proszę państwa, czy to się uda? Kurwa, nie! Nie udało się. Dobra, ale motocykl jest sprawny, jeździ. Tapi garaż. Nie chcę mieć wylewów, jak w kontrabandzie, nie? Tam wystarczy. Co, że tak czasem wciągam nosem, ale jakiś katar mnie złapał. Dobra, co teraz mamy za zadanko? To jest na razie samouczek. Super, ponieważ spełniłeś wymogi zadania, motocykl jest spełniony, aplikacja wiadomość i... Zakończ. $450 na twoje konto, 8 poziom. Gratulacje, zaliczyłeś swoje pierwsze zlecenie, zarobiłeś dzięki temu trochę pieniędzy. Przy okazji widzę, że masz kilka punktów umiejętności. Przejdź do tabletu, naciskając tab i wybierz aplikację postęp. Wow, tu są skille. Umiejętności aktywne, umiejętności pasywne. W tej aplikacji możesz kupować i zarządzać swoimi umiejętnościami, które pomogą ci zostać wspaniałym mechanikiem. Możesz także zobaczyć swój obecny postęp w pasywnych umiejętnościach. Kup jedną z dostępnych umiejętności, przytrzymując na niej ten. Dobra, co ty mamy? Odblokowujesz możliwość naprawy filtrów. Odblokowujesz umiejętność malowania obrazem na częściach. Okej, okay. Odblokowujesz możliwość naprawy części komórcowych. Odblokowujesz lokację złomowisku, możesz kupić maksymalnie 7 części. Możesz teraz kupować motocykle na złomowisku. A tu co jeszcze jest? Odblokowujesz umiejętność wymiany oleju i paliwa w motocyklu. A nie, to te mam, dobra. To te wyszarzonych nie mam. Blokowujesz możliwość naprawy części do zawieszenia. Dostajesz więcej informacji na temat części, które obecnie oglądasz. No to nie, bardziej to... Części do zawieszenia. Super, czas wydać trochę pieniędzy. Przejdź do głównego okna tabletu i wybierz aplikację mapy. Wybierz lokację złomowisko, a następnie przytrzymaj ten. Jezus Maria. Przytrzymaj lewy przycisk. Przytrzymaj ten, płać i idź, aby przenieść się do nowego miejsca. To jest wysypisko, a nie złomowisko, ale okej. Okay. Okej, okay, jedziemy. Możesz użyć stołu naprawczego, aby naprawić części. No shit, Sherlock. Dobry ten samouczek, dużo wyjaśnia. Takie samouczki powinno się robić. A nie.
jak w FPS-ach. Pod C kucasz, pod shiftem biegasz, lewym przyciskiem strzelasz. Witaj na złomowisku, zejdź niżej i poszukaj użytecznego motocykla. O, czyli my będziemy robić jakiś jaki własny swój, tak? Taki w ogóle, taki paździerz największy i zrobimy go na bóstwo. O, fuck! Status motocykla, przednie koło, tylne koło, przebieg 4... O ja pierdziele, ile tu jest informacji, koszt motocykla 1000. Status motocykla Gonzales. Kurde. Dobrze, panie Gonzales. Kupmy ciebie. Junkyard Moto. Wspaniale, właśnie kupiłeś swój własny motocykl. Weź też ze sobą jakieś części. O, tutaj jakiś leży, podążaj ze znacznikiem. Wejść, cześć. Naciśnij E, aby zobaczyć, ile kosztuje ta oraz inne części. Współczesny tylny błotnik. A weźmy. Zbiornik paliwa. Siodełko. Ty, no, tu jest dużo przydatnych części jeszcze. Opona. Rozglądajcie się, nie? Bo coś tu może jeszcze być. O! Lewa laga widelca. Chyba już wszystko zebrałem. Ale jeszcze, wiecie co, coś się porozglądam. O! Mówiłem? Lepiej się rozglądać. Coś tu może jeszcze być przydatnego. Ale już chyba wziąłem wszystko. O Jezus, jak zacięło. O Boże. Tak, tu już nic nie ma. No dobra. Okej, naciśnij przycisk kup. 344, no dobra, kupiono. Teraz uruchom tablet, aplikacja mapy i wróć do garażu. Dobrze. Będziemy odbudowywać taki stary, stary taki motocykl, taki crossowy. Taki do żużli, to on taki jest bardziej. Do żużli, żużlów. Dobra robota, części kupione na złomowisko zazwyczaj mają małe zdrowie. Trzeba je trzeba to zmienić. Podejść do stołu naprawczego. To jest mój stół naprawczy, tak? Naciśnij prawy i wybierz opcję napraw. Dodaj części. Dobra, no to najpierw naprawmy to. A, to tak po prostu. Dodaję i naprawiam za jakąś tą kwotę, okej. No to dodajmy wszystko, żeby wszystko lśniło. Naprawmy. O Jezus. Dobra, trochę to potrwa. Jezus Maria, jakby się biczował. Okej. Ja cię jeszcze przyciszę. Dajmy na 3. Wiesz co to... Naciśnij na podświetlonym stole i lakiernik. Aha. Wow! Jaki robimy? Ja bym zrobił na początek taki biały, fajny taki. Albo nie, czarny. Czarny ma to... O, coś tu ma jakiś napis. A jak się obraca? Piękny jest. Potwierdź. Nie no, to też zróbmy czarny. Na razie zróbmy taki standardowy czarny, nie?
Okej. Możemy jakieś naklejki dodać. Wow! Ale goryl. Co to jest? To jest błotnik, nie? Dajmy mu taką małpę. Wszędzie taka małpa, nie? I żeby wiedzieli, jedzie małpiszon. Dobra, ale jeszcze zrobię. Teraz możesz zamontować przedni błotnik na zakupiony. A jak to się robiło? O kurde, ale tu będzie dużo do zrobienia. Montaż. O, dobra, jest. Chcę zamontować to. Jezus Maria, jak to... O, przedni błotnik. Piękny. Czarniutki. Jak moje serce. Nice. Gratulacje, właśnie zakończyłeś samouczek. Damy ci teraz trochę pieniędzy. Teraz możesz zacząć nowe zlecenie, by zrobić jeszcze więcej pieniędzy, zarobić jeszcze więcej punktów doświadczenia. Powodzenia i miłej zabawy. A! No i to było, proszę Państwa, to był samouczek do symulatora motocyklowego mechanika. Więc jak coś, widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się seria spodoba, to zrobię jeszcze jeden. Może złożymy ten cały motocykl. I trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.